Przygotowała dla Państwa Anna Migalska. Pierwszej powakacyjnej premierze w częstochowskim teatrze towarzyszyła aura niepewnej przyszłości. Rozstrzyga się być albo nie być tej sceny. Problemem oczywiście pieniądze. Ściślej katastrofalna sytuacja finansowa teatru, zwłaszcza po ostatnich cięciach budżetowych. Ta teatralna opowieść pod tytułem Plajta, inspirowana przez najlepszych międzywojennych tekściarzy Tuwima, Hemara, Słonimskiego, napisana została specjalnie dla częstochowskiej publiczności przez reżyserującą sztukę panią Annę Osławską. Oprócz niezłej zabawy, okraszonej aktualnymi, niezwykle trafnymi tekstami, były i miejsca na poważniejszą refleksję, zadumę z wciąż dręczącym nas pytaniem, dokąd idziemy. Ziemno wszędzie, głucho wszędzie, jest niedobrze, gorzej będzie! Zmienił się częstochowski teatr. Zadania Plajty to zabawa. I choć zdarzają się przegadane sceny, a aktorzy nadrabiają braki piosenkarskie autoironią, to spektakl może się podobać i może znaleźć wreszcie uznanie w oczach widza. Oby tylko historia niechcianych artystów organizujących się w kabaret z plajtą w tytule nie była ostatnią graną na deskach Teatru Dramatycznego imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Mój dozorca będzie głosował na komunistów, bo oni codziennie przystępują do komunii. To znaczy, że oni codziennie mają rozgrzeszenie. Wszystko tam, witraże i wydarze są jak święty chram. Każdy się mocarzem czuje, kiedy wejdzie na widownię. Górne hasła wyszczekuje, nieodmiennie, nieodzownie. Koncert wódz oczekiwany, wymawiać szarą zwykłą publikę. To wie na grzbiet trzasuk mamy. Badają ci politykę. Ha! Brawo, brawo, brawo! Wydaje mi się, że w tych czasach właśnie ludzie są żądni czegoś takiego, nie tylko tradycyjnych sztuk, właśnie takiej raczej twardej rozrywki nazwałbym to takim. Powinno to przyciągnąć, powinno to być właśnie rozpropagowane, że coś takiego się robi w tym teatrze, żeby ludzie w końcu zaczęli do niego przychodzić, żeby zaczęło się to w końcu ruszać, żeby ten teatr zaczął normalnie żyć. Jest to takie dobre odbicie się od poprzedniego sezonu repertuarowe. Tak, to jest takie moje osobiste zdanie. Spektakl się podoba dlatego, że jest odważny w tej warstwie reżyserskiej. Pani Sławska nie boi się śmiałych pomysłów, dynamiczny, kolorowy, no, a ponadto zresztą publiczność kupuje, przynosi ludzi w taki świat trochę już zapomniany. Starałam się zrobić optymistyczne przedstawienie, albowiem najciemniej chyba jest przed świtem. I w tym najtrudniejszym momencie staraliśmy się zdobyć na pasję, żarliwość, temperament, nadzieję, odwagę pracy, może trochę innej niż dotychczas, bardzo morderczej, szalenie takiej szybkiej. No właściwie o 2 tygodnie za wcześnie wychodzimy z tą premierą, ale takie są wymagania czasu i wymogi dyrekcji.
nasza miłość to tęsknota i serc płomiennych stron. Nasza miłość to pieszczota i mocnych ramion splot. Z tobą dobrze mi na świecie, bez ciebie tak mi się w małym miłosnym tym duecie. Ogromne szczęście kryje się. Ja myślę, że teatr zabrał trochę w ślepą uliczkę i to nie tylko ekonomicznie, ale przede wszystkim artystycznie. Te stare formy jego istnienia jakby spowodowały dość wygodny sposób, nie zmuszający artystów do tego wiecznego chodzenia po linie właśnie być albo nie być. I myślę, że powrót do starych, zdrowych sposobów istnienia teatru na granicy katastrofy bardzo dobrze mu zrobi. Taka kuracja wstrząsowa, ale jedyna.